Jezus bardzo często przestrzegał, mówiąc: spójrzcie na chmury. O, jaka będzie pogoda jutro? Potraficie to przewidzieć. Oczywiście nie rok wcześniej, ale dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, po chmurach możecie przewidzieć pogodę. Podobnie pory roku, nie? Mówi, patrzcie na znaki czasu. Kiedy będzie blisko, będziecie to widzieć. Kościół wierny Jezusowi będzie patrzył zarówno na Biblię, jak powiedział profesor Sztuca, dokładnie jego dziadek, w jednej ręku trzymaj Biblię, a w drugim idź pod prąd. Gazetę. Gazetę, w której będziesz miał newsy. I teraz to, co wiesz z Biblii, bierzesz, konfrontujesz z tym, co się dzieje. Musisz znać znaki czasu, które przyjdą w polityce. To właśnie kardynał Sheen mówi o tym. Zobaczcie, fałszywy kościół będzie doczesny, ekumeniczny, globalny. Będzie luźną federacją kościołów i religii tworzących swoisty rodzaj światowego stowarzyszenia. Dzisiaj mamy mowę o ONZ-cie religii już wprost. Światowego parlamentu kościołów zostanie wyrzuty z wszelkiej boskiej zawartości. Zobaczcie, tylko ludzkie braterstwo. Nie ma Chrystusa w tym kościele. To już widzicie chyba bardzo jasno w tym, co robi ten zwodziciel Franciszek. To mówił 71 lat temu. Będzie mistycznym ciałem antychrysta. Mistyczne ciało na ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i będzie on fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje tego Judasza spośród katolickich biskupów. To kardynał Sheen mówi. No i proszę bardzo. Macie zwerbowanego jezuitę, Judasza, komunistę, przed ekranem. Jego goła dupa świeci wam po oczach. I teraz co z tym zrobicie? Macie znaki czasu, znaki końca. I teraz będziecie udawać, że to padało? Będziecie udawać, że to przypadek? Zobaczcie, ludzie o tym piszą. Czy 2000 lat, czy 20 lat, czy teraz wam mówimy? Powiesz, że nic się nie stało? Proszę bardzo, księże Sprusiński, pośmiej się trochę z porwania kościoła. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Wielu chrześcijan w tym czasie bało się, że ci, którzy umarli, no jakoś ich ominie zmartwychwstanie. I apostoł Paweł pisze do nich w 13 wersecie. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim do życia tych, którzy zasnęli. Zobaczcie, kontekst jest, jak wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, tak wierzymy w nasze zmartwychwstanie. Zobaczcie, święta Wielkiej Nocy. Kościół katolicki jeszcze wierzy w zmartwychwstanie. To może tak nie. Czyli to jest ten kontekst. I teraz jest uszczegółowienie, jak to nastąpi. 15 werset. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Śmiej się, ty durniu! Sprusiński, śmiej się ze Słowa Bożego. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną z martwych ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu do tego momentu. Razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Nie wiem, czy ty, oszuście jeden, się załapiesz na to porwanie, z którego dziś drwisz. Lepiej się nawróć dziś, bo jutro może być za późno.